Przez 3 dni w Cieszynie trwają rozgrywki piłkarskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Sportowe Gramo Life. O turnieju odbywającym się na cieszyńskim rynku, którego gościem specjalnym jest reprezentacja Polski Bezdomnych, opowiada Wojciech Piszczek. Uliczne granie odbywa się po raz 7 w Cieszynie. Zaczynaliśmy w 2012 roku. Odbywa się co 2 lata z uwagi dużej imprezy Mistrzostw Europy bądź Mundialu. Wróciliśmy na rynek po kilku latach przerwy. Ostatni raz byliśmy na rynku w 2018 roku, także cieszymy się, że na tej nowej płycie rynku możemy teraz znowu te rozgrywki zacząć. Dzisiaj każdy turniej ma swoje drużyny, swoją jakąś taką specyfikę. Pierwszy dzisiejszy turniej taki rozgrzewkowy, ale też emocjonujący jest dla szkół ponadpodstawowych powiatu cieszyńskiego. Niesamowite jest to, że właściwie, no tak jak mówię, od 2012 działamy z ulicznym graniem, ale pierwszy raz jest drużyna spoza Cieszyna. Przyjechała drużyna z Ustronia, kajaki tak zwane. Także bardzo się cieszymy. 5 drużyn cieszyńskich, zabrakło kilku takich graczy naszych szkół cieszyńskich, ale jesteśmy, jest 6 drużyn, grają systemem każdy z każdym. To jest też taki turniej, gdzie nie prowadzimy klasyfikacji drużynowej. Chcemy podkreślać to, że liczy się sport, liczy się zabawa, liczy się wspólne spędzenie czasu, wspólna walka i takie przyjacielskie granie, bardzo mocno na to stawiamy. I rzeczywiście tak się dzieje, gra jak do tej pory przynajmniej jest spokojna, fajna i w takiej atmosferze bardzo dobrej. Troszeczkę pogoda zaczyna tutaj przeszkadzać. Czy mimo jakichś tam intensywnych opadów będzie się to odbywało, czy w razie czego będzie przyniesione? To znaczy, no zobaczymy, jak bardzo intensywne będą te opady. Na razie to tak nas pokropuje, odświeża. Jeżeli zrobi się przede wszystkim bruk śliski, no bo jak jest mokry, to jest śliski, no to oczywiście, że dbając o bezpieczeństwo młodzieży, będziemy rozgrywki zatrzymywać w zależności od opadów. No niestety, nie ma głównej nagrody, tak jak mówię, dlatego że każda drużyna wygrywa i każda drużyna dostaje tak samo nagrodę. Każda szkoła, każdy uczestnik jakieś tam drobne nagrody dostaje. Tak samo. A jakieś wydarzenia towarzyszące? Wydarzenia towarzyszące będą się działy jutro i pojutrze. To znaczy, jutro jest turniej różnych grup społecznych z udziałem reprezentacji Polski Bezdomnych. Zagrają policjanci, zagrają osoby uzależnione, zagrają przedsiębiorcy. Uczniowie zagrają nasi wolontariusze. Także to będzie też taki przyjacielski turniej, gdzie można będzie pokazać, że piłka nożna potrafi też łączyć, potrafi jakoś jednoczyć i robić tak, żeby było fajnie, przyjacielsko i dobrze. Natomiast niedziela to już będzie turniej rzeczywiście bardzo mocno też obsadzony. Turniej tak zwany uliczny Euro, to znaczy wszystkie drużyny, które się zgłoszą, a są też drużyna i z Torunia, i z Wrocławia, właściwie z Wrocławia będzie grała w sobotę, losują państwa, to znaczy losują flagę uczestników Mistrzostw Europy, które za niedługo przecież się zaczynają i pod tą flagą grają cały turniej. Imprezami towarzyszącymi będzie strefa dziecka od 12 do 15. Będzie można przyjść, zjeść kiełbasę z grilla, pooglądać. Piłka nożna uliczna w ogóle to jest takie bardzo atrakcyjna, bardzo szybka, bardzo taka intensywna gra, która jest i dla widza, i dla zawodników bardzo, bardzo... Fakt jest taki, że mecz trwa 2 razy 7 minut, a są często wyniki nawet dwucyfrowe. Przez to, że wykorzystuje się bandy, że nie ma przerw w grze, to ta drużyna jest szybka. I jeszcze jedną rzecz, jeżeli można. Nasz turniej, tak jak każdy inny, tak jak zresztą całe nasze stowarzyszenie, jest pod hasłem, bo bramki są dwie, a życie jest jedno. I to też chcemy pokazywać, że trochę tak jak w życiu bywa różnie, to tak samo na boisku i tutaj. Czasem zdarzają się samobóje, czasem zdarzają się różne rzeczy. Trzeba wziąć, podnieść się, stanąć na nogi i grać dalej.